Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym dniu rekolekcji Wielkopostna Ruletka. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za Wasze zaangażowanie, a teraz z tych osób wylosuję kogoś, do kogo trafi kolejny upominek. Zapraszam do losowania. Uwaga, uwaga. Pani Jolanta Pasterczyk. Gratuluję. A teraz zobaczymy, która postać zostanie dzisiaj odkryta. Jeszcze zaznaczę, wczoraj mieliśmy jedynkę. Jeżeli okaże się, każdego dnia będę ściągał numerek i jeżeli okaże się, że tutaj ten dzióbek, ten wskaźnik wypadnie na puste pole, to wtedy bierzemy pierwszy numer z tej strony. Tak więc kręcimy. Osiemnastka. Gratuluję. Sprawdzam, co jest ukryte pod tym numerem. Jaka postać? I mamy córka Jaira. I na tym kubku mamy następujący fragment z Pisma Świętego. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Pan Jezus, kiedy przyszedł do Jaira, aby przywrócić do życia jego córkę, usunął tłum. Pan Jezus przez tę postawę pokazuje, że chciał się skupić na tej osobie bardzo indywidualnie. Ten tłum mógłby mu jakoś przeszkadzać. Chrystus pokazuje, że każdą kobietę pragnie traktować w sposób bardzo wyjątkowy, osobowy oraz indywidualny, dostrzegając jej niepowtarzalną wartość. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie, za komentarze, za zainteresowanie tymi rekolekcjami. Bardzo proszę, abyście i pod tym filmikiem także zostawiali komentarze z prośbą o modlitwę, a ja z tych komentarzy wylosuję jutro kolejną osobę, do której trafi następny upominek. Także obiecuję ze swojej strony modlitwę w Waszych intencjach. Na czas Wielkiego Postu, na czas rekolekcji Wielkopostna Ruletka, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.